Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Rogowski, jestem autorem książki Skazane na zapomnienie, polskie aktorki filmowe na emigrację, a dzisiaj w ramach cyklu prezentacji Wolna Polka opowiem Państwu o Janinie Wilczównie. Janina Wilczówna urodziła się podobno w pociągu relacji Warszawa-Moskwa 21 marca 1917 roku. W oficjalnych dokumentach emigracyjnych jako miejsce urodzenia podawała jednak zawsze Warszawę i rok 1916. Najprawdopodobniej jednak obie te daty były fałszywe, a Janina urodziła się tak naprawdę w roku 1910. Janina zadebiutowała na scenie zaledwie 2 miesiące po egzaminie w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej latem 1936 roku. Obsadzono ją wówczas w roli Arabeli w sztuce Klub Pickwicka. Z kolei w połowie listopada otrzymała rolę Madeleine w głośnej sztuce Jarosława Iwaszkiewicza Lato w Noam. Latem następnego roku, w 1937 roku, pojawiła się zaś jako Filis w sztuce Subretka, a pod koniec 1937 roku w Teatrze Małym jeszcze jako Jadzie w Walącym się domu Marii Mrozowicz-Szczepkowskiej. Ostatnią dużą rolę przed wybuchem wojny Janina zagrała w Małej Dorit w Teatrze Polskim na podstawie powieści Karola Dickensa. Wśród publiczności zgromadzonej na egzaminie kończącym naukę w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej byli także ludzie związani z branżą filmową. Tytan produkcji filmowej Michał Waszyński latem 1936 roku kręcił właśnie film Bolek i Lolek, do którego zaangażował Janinę do jednej z głównych ról. Kolejną przygodą Janiny z filmem była rola w filmie Halka z 1937 roku według reżyserowanej przez Juliusza Gardana i tutaj ta praca układała się na tyle dobrze, że Gardan zaproponował jej znacznie większą rolę w swoim kolejnym filmie Doktor Murek na podstawie dwóch powieści poczytnego Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Rok 1939 miał być przełomowy nie tylko dla losów świata, ale także dla samej Janiny Wilczówny. Została ona zaangażowana przez wytwórnię Lucia Film, francuską wytwórnię Lucia Film, do filmu Ostatnia noc. Natomiast zdjęcia prawdopodobnie nigdy się nawet nie rozpoczęły do tego filmu z uwagi na rozpoczęcie II wojny światowej. Janina zmuszona była wówczas znaleźć jakieś inne zajęcie dla siebie, poza artystyczne. Udzielała się na samym początku w Czerwonym Krzyżu, natomiast później znalazła pracę urzędniczki w Polskim Ministerstwie Spraw Wojskowych we Francji. W 1940 roku jeszcze występowała z Teatrem Polskim w Paryżu. Kiedy jednak Hitler sukcesywnie zajmował kolejne rejony Francji, postanowiła wyjechać razem z poznanym wcześniej Teodorem Dzierżgowskim do kurortu Biarritz na granicy z Hiszpanią. No i tutaj prawdopodobnie ta wojenna atmosfera przyczyniły się do tego, że Teodor 30 kwietnia 1940 roku ożenił się z Janiną. Prosił ją również, żeby wyjechała z Francji, która stawała się niebezpieczna, do Wielkiej Brytanii, co też Janina zrobiła, mając tam już pracę przy urzędniczki przy polskim rządzie. Stan Zjednoczony 4 września 1942 roku Janina wsiadła na polski statek Stalowa Wola i opuściła Wielką Brytanię, udawszy się do Nowego Jorku, gdzie powstawał właśnie Polski Teatr Artystów, do którego została zaangażowana. Udzielała się również w polskich audycjach w radiu WHOM w tym pierwszym okresie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast oczywiście to nie były zajęcia, które
dawałyby jej jakąś stabilizację finansową, więc musiała poszukać pracy. Znalazła ją w polskim konsulacie, ale nie w jednej z oficjalnych komórek tego konsulatu, tylko w takiej specjalnej jednostce nazwanej STZ-em, czyli jednostce wywiadowczej działającej na terenie obu Ameryk. No i tutaj ta praca oczywiście to nie tylko stabilizacja finansowa dla Janiny, ale także dość niespodziewane uczucie do swojego przełożonego Stanisława Sławika, które zakończyło się zresztą ich małżeństwem. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy STZ został rozwiązany, a Sławikowie nie mieli gdzie pracować, Janina pracowała jako stewardesa na jachtach, Stanisław z kolei sprzedawał klimatyzatory, stwierdzili, że muszą wyjechać. Początkowo chcieli wyjechać na Florydę, natomiast zmienili nieco plany i udali się do Kalifornii. Po drodze ich samochód uległ uszkodzeniu gdzieś w okolicach Dallas. I szczęście w nieszczęściu właściciel salonu, właściciel warsztatu samochodowego, do którego się udali, zaproponował Stanisławowi pracę w komisie samochodowym prowadzonym przy warsztacie. Stanisław się zgodził, Janina również szybko odnalazła się w Dallas, znalazła pracę sprzedawczyni w jednym z domów, domów handlowych i tak rozpoczęli życie w Teksasie. Po kilku latach z pomocą finansową, pomocą kilku znajomych, założyli restaurację, pierwszą ekskluzywną restaurację serwującą francuską kuchnię pod nazwą Old Warsaw, właśnie tam w Dallas. I po pierwszych miesiącach, które nie były zbyt optymistyczne, no, okazało się, że jednak kuchnia tego typu świetnie się sprawdziła. Gości było coraz więcej, a na stolik trzeba było czekać nieraz kilka miesięcy. Zaczęli się również pojawiać bardzo znamienici goście, bo Sławików odwiedzali chociażby Marlena Dietrich czy Maurice Chevalier. Janina wykreowała taką nutę polskości w tym niesamowitym miejscu, które właśnie bardzo przypadło do gustu miejscowym bywalcom. Sukces trwał do lat 70., ponieważ pod koniec lat 70. Janina zaczęła dość ciężko chorować. Zmarła 17 września 1979 roku. Była nałogowo palaczką i tutaj ogromnej ilości tego tytoniu, które wypalała, nie mogły pozostać bez wpływu na jej zdrowie, więc w akcie zgonu czytamy, że zmarło na bruchogennego raka płuc. Co najsmutniejsze, wraz z Janiną z tego kawałka Teksasu odszedł fragment Polski, którą tak pięknie przez tyle lat kreowała w swojej restauracji Old Warsaw. Dziękuję bardzo.